Cześć, Nazywam się Paweł Niewęgłowski i jestem liderem społeczności Dev.js, zrzeszającej pasjonatów JavaScriptu i frontendu w całej Polsce. Witam Cię w najnowszym odcinku Dev.js JavaScript Podcast, w którym o startupach technologicznych rozmawiałem z Mikołajem i Bartkiem. Mikołaj Winczewski jest tym liderem zespołu deweloperskiego w DAVSCOT oraz jednocześnie CTO w startupie Stery. Natomiast Bartłomiej Szafranow jest CEO w Stery. A teraz startujemy! Witajcie, panowie, na moim podcaście. Bardzo się cieszę, że będziemy dzisiaj mieli okazję porozmawiać o startupach technologicznych. Jak wiemy, bardzo dużo osób marzy o tym, aby założyć swój startup, ale żeby to nie były tylko marzenia, to przejdźmy może od razu do konkretów, to do dość trudnych pytań, które dziś dla Was przygotowałem. Wiemy, że każdy pewnie na jakimś etapie swojego życia chciałby założyć startup. Więc chciałem cię Bartku zapytać, jak ze startupem zacząć, jak znaleźć kofanderów. To jest kwestia przed którą stoi każdy startup i nie ma tak naprawdę jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie i każdy zakładając swój pierwszy startup albo myśleć o założeniu startupu e, będzie stał przed tym wyzwaniem. E, w naszym przypadku w przypadku Stery e, my jesteśmy trochę na innej pozycji niż wszystkie inne startupy, dlatego że stery powstaje we współpracy ze spółką technologiczną a I w momencie, kiedy my zakładamy startup w Daft Code, po tym jak określimy sobie ramy projektu, stack technologiczny, określimy w ogóle, jaki produkt chcemy budować i rynek, na którym w pierwszym okresie nasz nowy startup ma rozpocząć działalność, i określimy sobie, jakie kompetencje są potrzebne do tego, żeby zbudować dany produkt. My rozpoczynamy rekrutację wśród naszego wewnętrznego networku. Rozpytujemy wśród innych osób C-level, czy osób w grupie dawkód i mówię tu o grupie dawkód szeroko rozumianej, czyli o samym dawkodzie, jak i o wszystkich spółkach, które dawkód zbudował. Zadajemy pytanie: hej, czy nie znacie kogoś, kto ma w tym i w tym doświadczenie, kogo wiecie, że warto by było polecić, i zbieramy po prostu lidy na takie osoby. I następnie po prostu przeprowadzamy dosyć mocny i skomplikowany sposób, cały proces rekrutacyjny, który różni się w zależności od tego, na jakie jest to stanowisko: czy to jest to stanowisko techniczne, biznesowe czy sprzedażowe. Potem, jeżeli mamy takie, takie możliwości i takie zapotrzebowanie, korzystamy również z zasobów naszego, naszego działu HR, któremu dokładnie tłumaczymy, Jakie są wymogi do danego stanowiska? Dajemy im taki brief i prosimy o to, aby w swoim własnym networku i swoimi tajnymi, HR-owymi sposobami odnaleźli dla nas osoby, które potencjalnie mogą być zainteresowane taką współpracą i pasują do profilu. Co do zasady, na razie działaliśmy tak w Dawsku, że nie ogłaszaliśmy na zewnątrz rekrutacji na pozycji C-level. To znaczy, nie robiliśmy ogłoszeń, nie, wiesza, nie wisiały one na stronie. Korzystaliśmy właśnie, tak jak powiedziałem, z naszego networku i z naszych zasobów działu HR. Taka rekrutacja na stanowiska kofonderskie jest po prostu znacznie bardziej efektywna. Okej, okay, no dobra, załóżmy, że mam pomysł na startup. Co powinienem zrobić dalej? Zadać sobie pytanie, czy na pewno chcesz to robić. A już będąc zupełnie poważnym, trzeba odrobić pracę domową, czyli trzeba zbadać rynek, trzeba znaleźć, znaleźć i zbadać konkurencję i tą pośrednią, jak i bezpośrednią. Jeżeli mówimy o takim klasycznym modelu tworzenia i prowadzenia startupu, czyli. Sytuacji, w której zaraz pójdziemy do inwestorów po pieniądze, trzeba też również zbadać, albo pomyśleć o tym, jakie oczekiwania inwestorów będą do takiego produktu. To znaczy, kogo oni chcieliby zobaczyć w zespole, jak, na jakie wzrosty i na jaki, jak szybki rozwój by liczyli. I należy to wszystkie wszystkie te zebrane informacje odnieść do jakichś tam rynkowych benchmarków, które po prostu sobie zbierzemy przez nasz wystarczający research. No i e, jeżeli wyjdzie nam z naszego researchu, że rynek rośnie wystarczająco szybko, nie jest zbyt zatłoczony, a po samym badaniu konkurencji stwierdzamy, że nasz produkt może robić coś lepiej lub taniej, a, i uda nam się ten pomysł zderzyć z inwestorami, którzy potwierdzą jakieś tam wstępne zainteresowanie, no to wtedy powinniśmy, e, stajemy tak naprawdę na, na rozdrożu, czy chcemy robić ten projekt, czy nie. I tutaj zaczynają się schody, dlatego że w tym momencie trzeba zacząć budować zespół, trzeba zacząć rozpisywać zakres MVP i pracować nad całym harmonogramem. A on top of that, trzeba jeszcze pomyśleć o tym, jak to wszystko sfinansować. Więc prace nad takim początkiem startupu przebiegają równolegle na kilku płaszczyznach, i to jest właśnie pozyskanie finansowania, budowa zespołu oraz budowa MVP. I wszystko to trzeba robić jednocześnie, więc to jest pierwsze kilka kroków. Co dalej po pomyśle na startup? Tak wydaje mi się, że to pierwsze kilka, ale jednak dużych kroków, które trzeba wykonać, aby móc zacząć budować startup. To w takim razie może pytanie do Mikołaja. Powiedz mi Mikołaj, jak wybrać stak technologiczny do realizacji projektu? Jak do tego podejść? Wiesz co, tak naprawdę pierwsze, co robimy w DevCode'zie, to analizujemy te ogólne założenia projektu i jego wymagania um, i to te punkty, które są tak naprawdę najistotniejsze dla danego pomysłu, a później po prostu zderzamy to z naszymi technicznymi osobami w firmie. Wygląda to tak, że jakby odbywa się seria spotkań, na których rozmawiamy co byłoby najlepsze dla danego projektu, jaka technologia, a między tymi spotkaniami prowadzimy takie dodatkowe researche, które mogą nam pomóc w wyborze. Ja zazwyczaj tworzę, wiesz co, taką matrycę, gdzie w wierszach sobie wpisuję najważniejsze elementy po prostu aplikacji, na których nam zależy, w kolumnach gdzieś technologię, którą mogą mi pomóc dowieść, e, dowieść te rzeczy, a następnie sobie wypisuję, wiesz, za i przeciw danej technologii, konsultuję to z naszymi gdzieś tam specjalistami w danej dziedzinie. No i efektem końcowym, tak naprawdę mm, mm, takiego researchu jest to, że wiem, na przykład w stery mamy wybrane, wybranego Pythona z frameworkiem Django do aplikacji. Na froncie gdzieś tam stoi ReactJS a tą część na przykład wyszukiwarki lotów już, już um, robimy w języku Google. I tak to wygląda. Okej, okay, czyli y, tak wnioskuję z Twojej wypowiedzi, że warto polegać na, na jakby, staku technologicznym ludzi, których mamy do tego projektu, no i żeby nie iść w wielkie y, nisze. No a skoro już mówimy o programistach, y, to może zastanówmy się, jak będąc startupem znaleźć programistów chętnych do pracy. Jak wiadomo, startup często może oferować, na pewno inną kulturę pracy niż duże korporacje. Jak to wygląda? W jaki sposób tych programistów do startupu faktycznie można znaleźć? Czym ich przekonać? Wiesz co, jedno co tu mi się tak na pewno suwa, to po prostu interesująca oferta pracy, <grych> która tak naprawdę składa się z kilku elementów. Wiesz, taka oferta pracy to właściwie, może oferta pracy to jest złe słowo, stanowisko, które przygotowujemy przygotujemy pod daną osobę, Posiadać, wiesz, te, musi posiadać ten pierwiastek ciekawych zadań do wykonania. To jest, to jest moim zdaniem kluczowe. Musi posiadać tą, jak to nazwać, wolność w podejmowaniu decyzji, takich, gdzie takie stanowisko daje ci możliwość jakby realnego impaktu na projekt. Oczywiście, ważna jest też kwestia rozwoju, co się, co, czy, czy tam ścieżka kariery budowana w danym startupie. No, i też gdzieś tam adekwatna pensja do umiejętności i doświadczenia. Jakby tak zbudowane stanowisko, moim zdaniem, daje nam dużo plusów. Zresztą, wiesz co, tak naprawdę w dewkodzie widzimy to, że jedno to jest oferta pracy, a drugie to jest właśnie ta atmosfera, o której wspomniałeś. I, i nie chodzi mi tutaj tylko o to, o jakieś dodatkowe perki typu, nie wiem, owocowe środy czy coś takiego. To, o co mi chodzi, to mm, pewien rodzaj budowana community. Może wyjaśnię to w ogóle na swoim przykładzie. Wiesz, jak y, ja wchodzę do Dawkodu i, 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 i widzę tych wszystkich ludzi, z którymi tak naprawdę lubię przebywać i mogę wiesz, pogadać na tak naprawdę wszystkie tematy. I, I nie tylko pracowe, gdzieś tam y, siadając do swojego stanowiska wiem, że mam, wiesz, najlepsze narzędzia do dyspozycji, które mogę po prostu używać, które mi ułatwiają pracę. Jeżeli trafię na jakiś problem w pracy, to, to wiem, jakby do kogo mogę się odezwać. Jeżeli nie wiem, to wiesz, to mogę sobie zajrzeć do, do naszej, wiesz, matrycy kompetencji, w której mogę poszukać danego, danej osoby z danymi umiejętnościami. Jak już w ogóle, w ogóle nie wiem, co zrobić, to zawsze może się zgłosić do tej wyższej instancji, którą, która gdzieś tam poprzez naszą tą, wydaje mi się, że dość bardzo otwartą komunikację, zawsze będę miał tą jakiś tam backup czy, czy pomoc. I wydaje mi się, że to w połączeniu do community, w połączeniu z ciekawą ofertą pracy, to jest to, this is the way. Przejdźmy do MVP, o którym wspominałeś wcześniej. Chciałbym zapytać, albo może żebyś wyjaśnił wprost osobom, które będą nas słuchały, co to jest MVP i co musimy mieć, aby odnieść sukces. Wiesz co, MVP to tak naprawdę to jest taka wersja projektu, która dostarcza klientowi już część zaplanowanego rozwiązania. To rozwiązanie musi mieć jakąś taką wartość dla klienta. Oczywiście w głównej mierze ma służyć do tego, żeby testować produkt i żeby zebrać jakby jak największy feedback co do istniejących funkcjonalności i też przyszłych. Ale kluczowe jest to, to żeby klient uzyskał jakąś taką funkcjonalność, którą, którą poczuje, że, że ona jest ok, że, że daje mu jakąś wartość. Takim Kluczowym punktem też tutaj jest znalezienie kompromisu, w którym produkt jest jakby minimalną wersją, jakby siebie, ale też wnosi jakby realną korzyść dla klienta, co nie jest proste do wykonania, Wiesz, jeżeli, jeżeli damy za mało, to wartość dla klienta będzie praktycznie zerowa, Wiesz, Jeżeli damy za dużo, może się okazać, że będziemy produkować, nie wiem, produkt rok, lata. I tak naprawdę, te wszystkie funkcjonalności, które nam się wydawało, że, że, że są super, nikt z nich nie będzie korzystał. Więc, więc clou to jest ten, znaleźć idealny środek pomiędzy. No i to jest tak naprawdę MVP. Dobra, Mikołaj, to powiedz mi, czy warto robić pivoty staku technologicznego w trakcie realizacji MVP, no i z czym to się wtedy wiąże. Wiesz co, to mogę cię zasmucić tą moją odpowiedzią, bo moim zdaniem, jeżeli nie ma jakiejś takiej konkretnej potrzeby, to nie warto robić tego w MVP. Jakby z samej definicji MVP to jest prototyp i decydując się na stak technologiczny, tak naprawdę chcemy dowieść tą wartość do klienta, tą łączącą jakość tego produktu oraz szybkość. Jakby wybór staku jest podyktowany tym, aby jak najlepiej dowieść te wszystkie funkcjonalności MVP. Oczywiście, tak, tak samo ważne jest to, aby zostawić sobie te otwarte furtki na to, co ma się stać później. Czasem może zdarzyć taka sytuacja, kiedy chcemy dać użytkownikowi bardzo małą funkcjonalność, która jest częścią większej, wtedy użyjemy prostszych i szybszych narzędzi. Jakąś taką minimalną część pracy poświęcimy, które w przyszłości zostaną zmienione. Ale takie sytuacje zazwyczaj dzieją się po MVP, kiedy dostaniemy ten pozytywny feedback co do samej funkcjonalności. Wyobrażam sobie, wiesz co takie sytuacje, kiedy, kiedy robimy to w MVP. Ale, ale to musi być poprzedzone tym, że musi być tam jakaś grupa kontrolna, która, która zweryfikuje nam to zasadność jakby samej funkcjonalności i wtedy możemy zrobić jakieś, jakąś zmianę w stoku. Powiedz mi, Mikołaj, jak budujecie zespoły w startupach, na co należy zwrócić uwagę? Zawsze staramy się budować tak naprawdę te zespoły komplementarnie, członkowie zespołu. Powinni mieć różne doświadczenie, pozwalające na samodzielne zbudowanie i rozwijanie całości produktu. Skupiamy się na tym, żeby w każdej głównej technologii była przynajmniej jedna osoba z dużym doświadczeniem taki senior. W ten sposób gdzieś mamy jakąś pewność, że kod, który budujemy, jest, jest wysokiej jakości. Poza tym są też kwestie umiejętności miękkich. A właściwie komunikacja w zespole. One też są bardzo ważne, zwłaszcza na dłuższą metę, kiedy, kiedy zespół gdzieś wchodzi na ten level, w którym część, części techniczne i komunikacyjne jakby czasem są na tym samym poziomie. I tak właśnie staramy się jakoś budować zespół, gdzie każdy członek oprócz tego, że wnosi coś, coś do, do zespołu, to daje taką pewną synergię która dodaje taką dodatkową wartość, wartość do zespołu. No i obecnie skupiamy się tak naprawdę w stery, żeby pozyskać kolejnego Python Senior Python Developera, żeby wzmocnić tą część backendową. Bartek, powiedz mi jak skalować startup i co to w ogóle oznacza? To też jest pytanie bardzo, bardzo szerokie i bardzo zróżnicowana będzie na nie odpowiedź w zależności od tego na jakim etapie jest startup i w jakiej branży funkcjonuje, ale odpowiadając tak bardzo ogólnikowo i potem dopiero przechodzę do szczegółów. Skalowanie startupu to jest nic innego, jak sprzedawanie produktu oraz jego rozwój zarówno funkcjonalny, no i jakby geograficzny, przez to, że sprzedajemy go i staramy się, aby było obecne na jak największej ilości rynków. Skalowanie startupu to też jest takie pojęcie, które właśnie powstało i zaczęło być powszechnie używane dopiero w, kiedy model startupów się narodził i spopularyzował, no powiedzmy od początku XXI wieku i ze skalowaniem od zawsze łączony jest bardzo, bardzo dynamiczny wzrost niewidziany wcześniej w innych modelach biznesowych czy w innych modelach prowadzenia działalności. I to startupy potrafią wykręcić rok do roku, urosnąć nawet 10 czy dwudziestokrotnie w jakichś naprawdę ekstremalnych przypadkach. Zazwyczaj inwestorów polskich i europejskich satysfakcjonuje wzrost, wzrost przychodów kilkukrotny, to znaczy, że startup naprawdę dobrze i dynamicznie się rozwija. Natomiast, jak mogę powiedzieć, jak my będziemy zamierzamy skalować stery, kiedy już zaczniemy też sprzedawać i będziemy mieli produkt na takim etapie, że będziemy czuli się z nim komfortowo, aby sprzedawać go do szerszej, szerszego grona potencjalnych klientów. Więc po pierwsze, my też startujemy trochę na innym poziomie w porównaniu do innych zwykłych rynkowych startupów. Dlatego, że po pierwsze, budujemy stery razem z daftcode, a po drugie, spartnerowaliśmy się ze Skyem, a to po, może potem wspomnę, po co się spartnerowaliśmy i na jakich tam warunkach. Natomiast niewątpliwie zamierzamy wykorzystać trochę synergię tego, że jest i DaftCoat, który ma dużo spółek, jak i dużo partnerów biznesowych. No i jak jest Eskaj, które ma bardzo rozpoznawalną markę w branży travel. I trochę zamierzamy na początkowym etapie sprzedaży funkcjonować jako ktoś, kto posiłkuje się networkiem obu tych spółek. Zamierzamy po prostu poprosić, aby każdy nas trochę tam marketingiem szeptanym rozpromował i takich pierwszych pozyskanych klientów. Zamiast z takimi pierwszymi pozyskanymi klientami zamierzamy testować nasze rozwiązanie, czy faktycznie całe nasze założenia i nasza praca poszła w dobrym kierunku. Oczywiście nawiązując trochę do tego testowania, my testujemy na bieżąco potencjalne że niektóre funkcjonalności. Natomiast takie testowanie całości produktu i całości procesu sprzedaży, onboardingu i tak dalej będziemy właśnie robili na tych pierwszych klientach pozyskanych po sieci kontaktów Daftkodu, czy Eskaja. Potem zamierzamy, już to robimy, a potem będziemy robić to z większą intensywnością. Będziemy budować własny dział sprzedaży, który oczywiście będzie robił Richard do klientów i starał się nakłonić ich do korzystania z naszego, z naszego rozwiązania. To tak w dużym skrócie czym jest skalowanie startupu i jak my zamierzamy to robić. Załóżmy, że mamy już jakiś pomysł na produkt, natomiast nie wiemy czy na ten produkt będą klienci. I tutaj chciałem Cię zapytać, czy jesteśmy w ogóle w stanie znaleźć jakichkolwiek klientów, zanim powstanie produkt? Może klientów nie do, końca, nie, może nie, nie do końca, klientów, ale na pewno jest to jakby stała taktyka w ogóle w zderzaniu swojego pomysłu z rynkiem, nazwijmy to, że znajduje się firmy, które są potencjalnie e, Twoim targetem. I w momencie, kiedy wiesz, że ta firma, jeżeli miałbyś produkt, potencjalnie chciałaby go od ciebie kupić, starasz się podocierać do takich firm i osób decyzyjnych, przedstawić im swoją wizję i po prostu, jeżeli oni są chociaż trochę uprzejmi, to powiedzą ci: tak, w sumie to jest fajne rozwiązanie, chcielibyśmy z niego skorzystać, a jeżeli są trochę bardziej uprzejmi, to jeszcze dadzą ci jakiś sensowny feedback. My robiliśmy to na etapie samego całego procesu Discovery i procesu projektowania naszego rozwiązania, określenia MVP i zrobiliśmy ze 20 takich wywiadów z różnymi firmami. I wiem, że to jest jakby stała praktyka na rynku. Jeżeli na przykład pójdziesz jako startup do funduszu VC i starasz się o finansowanie, to fundusz VC zrobi dokładnie taki sam proces, to znaczy opowiedz twój pomysł potencjalnym klientom, żeby zobaczyć, jak oni na to reagują, bo to oni sobie to zderzają po prostu z rynkiem. Więc nie do końca jesteś w stanie zdobyć klientów przed powstaniem produktu, no bo nie masz im czego sprzedać. Natomiast jak najbardziej możesz, licząc trochę na uprzejmość ludzi, zebrać feedback o swoim pomyśle, zbudować już jakąś tam pierwszą relację i potem znowu do nich uderzyć, jak już będziesz miał produkt w stylu. Hej, pamiętasz, pół roku temu czy rok temu rozmawialiśmy o takim produkcie? No to ja go teraz zbudowałem i oto on, i może byś był zainteresowany, i może jakieś dyskonto, dyskonto ci jeszcze dam, bo dałeś mi feedback. Więc nie da się znaleźć klientów, zanim powstanie produkt, ale na pewno można zbudować relacje, zebrać feedback yy, i zderzyć swój pomysł z kimś niezależnym i z kimś z rynku. I warto to na pewno robić. Okej, okay, dobra, więc powiedzmy, że mamy jakąś firmę, która jest potencjalnie zainteresowana naszym produktem. No i tutaj chciałem zapytać cię, czy możemy w jakiś sposób sprawdzić skłonność potencjalnych klientów do zapłaty za produkt. No bo co innego, prawda, wyrazić jakąś tam chęć, zainteresowanie, a co innego chcieć za co zapłacić? Pewnie, można to zrobić na kilka sposobów możemy być zwyczajnie bezczelni i zapytać takiej osoby, która, z którą zderzasz swój pomysł z rynku, hej, a ile w sumie byłbyś w stanie zapłacić za coś takiego? I ja tak z mojego doświadczenia powiem, że tak za 30% osób coś tam powie i jakby jest to nawet sensowny feedback albo poda przynajmniej widełki cenowej. To jest bardzo ważny punkt odniesienia. Trzeba tutaj znowu wrócić do odrabiania pracy domowej, czyli po pierwsze do researchu konkurencji, i zobaczyć, ile czarżuje konkurencja za rozwiązanie, w, podobne rozwiązanie na przykład, i trzeba na to narzucić poprawkę, że jesteśmy młodszym rozwiązaniem. Na przykład mamy mniej funkcjonalności, nasza obsługa klienta będzie kuleć, bo dopiero się będziemy tego uczyć, etc., etc. I wtedy wyjdziemy z jakimś tam przedziałem cenowym, który będziemy charge'ować za produkt. I teraz, co jest najważniejsze, to jest tak naprawdę podciągnięcie pod cenę produktu całej ekonomiki. To znaczy, e, projektując startup, oczywiście obliczamy sobie wszystkie koszty, patrzymy, jak one się będą kształtowały wraz z rozwojem tego startupu e, na podstawie różnych założeń. No i musimy sprawdzić, czy czarczując klienta tyle, ile nam wyszło z naszego researchu, czy z feedbacków od potencjalnych klientów, my jesteśmy w stanie na tym zarabiać. A jeżeli tak, to jak szybko? Bo możemy oczywiście powoli dochodzić do tego etapu break even, czyli momentu, w którym startup staje się rentowny, ale nie możemy do niego dochodzić w nieskończoność, bo inwestorzy nie będą chcieli dawać nam kolejnych rund finansowania. Będziemy cały czas funkcjonowali w takim niedostatku w pieniędzy, który też jest niezdrowy dla firmy, bo cały czas będzie trzeba gdzieś przecinać koszty. Więc musimy sobie to wyważyć, żeby ten proces dochodzenia do break-even też trwał raczej 3-4 lata niż 10 lat w takim w polsce, bo w Stanach Zjednoczonych są te, te, te okresy znacznie wydłużone. W taki sposób jesteśmy w stanie określić dosyć dokładnie, ile jesteśmy w stanie wziąć od klientów pieniędzy i czy w ogóle nam się to opłaca. I to też jest takie zadanie w głowie do przeprowadzenia. Przed rozpoczęciem budowy, bo to nam po prostu definiuje, czy, czy ten projekt jest będzie w stanie zarabiać w przyszłości. Okej. Okay. Do naszego startupu zapewne będziemy potrzebowali jakichś partnerów. No i też chciałem zapytać, czy mógłbyś wskazać moment, kiedy warto poszukać partnerów do rozwoju startupu? Jak to wyglądało u was? Sądzę, że zgodzę się z tym, co powiedziałeś, że do prawie każdego albo do każdego startupu przyda się jakiś trochę większy partner, żeby przysłowiowo wspiąć się na jego plecy. I warto to zrobić i poszukać takiego partnera już bardzo wcześnie. Natomiast też musimy przejść do takiego partnera, jeżeli działamy na przykład z korporacją, albo z innym większym startupem, albo z jakimś aniołem biznesu. Musimy przejść tam przygotowani. Nie możemy po prostu marnować czasu tam osób z którymi się będziemy widzieć, więc musimy prawdopodobnie przygotować jakiś materiał promocyjny, czyli tak zwany pitch, czyli zrobić całą prezentację, która pokazuje problem, który rozwiązujemy, jak go rozwiązujemy, kto, czyli zespół, go zamierza rozwiązywać, jakieś tam podstawową ekonomikę chodzenia całego tego przedsięwzięcia, oczywiście na grubsza założeniach. I coś takiego zaprezentować partnerowi, i on mniej lub bardziej będzie zainteresowany. Oczywiście poszukiwanie partnera to nie jest zawsze mózg, żeby stworzyć startup czy stworzyć startup z sukcesami. Natomiast my, działając na rynku travel, chcąc działać na rynku travel, wiedzieliśmy, że to jest taki rynek, gdzie wiedza jest bardzo mocno reglamentowana. To znaczy, tego, co my potrzebujemy, żeby zbudować nasz produkt, nie znajdziemy w internecie. Nawet jakbyśmy przeszacali całego Google'a to nie znajdziemy tych informacji, które byłyby dla nas kluczowe. Tak więc jakby dla nas było to oczywiste od samego początku, że my ten projekt odpalamy dopiero w momencie, kiedy znajdziemy dużego partnera z rozpoznawalną marką, który będzie chętny nie tylko po prostu podpisać się na materiałach promocyjnych hej, jesteśmy tutaj, albo wesprzeć nas finansowo, ale również, żeby podzielił się ze sobą, z nami swoim know-howem. I to było dla nas bardzo, bardzo istotne. No i w naszym przypadku, przez, przez to, że założyciele dawkodu znają się z założycielami SKA, przez to, że my robili już kilka współprac, przepracowali je wspólnie, no to dla nas było takim logicznym, żeby w pierwszej kolejności zgłosić się do nich. No i tak jak mówię, przeszliśmy tam przygotowani. Z wizją produktu, z wizją zespołu, z jakimś rozpisanym budżetem, z opisem, jakie, prac zostały, jakie prace zostały do tego, momentu, do tego momentu wykonane. I mieliśmy taką serię kilku, tam, no tak, kilku warsztatów, na których rozmawialiśmy o tym, co chcemy dokładnie zrobić, jak chcemy to zrobić, ile nam to może zająć. No i Sky powiedział, że bardzo chętnie, właśnie, by się zaangażował też w roli takiego partnera strategicznego, gdzie Właśnie świadczyłby nam rolę udostępniania wiedzy, udostępniania kompetencji swoich ludzi, i tak współpracujemy dotychczas i zamierzamy dalej współpracować. I uważam, że po prostu gdyby nie ich wiedza, to nie zaczęlibyśmy robić tego projektu bez dwóch zdań, bo widzę, jak dużo informacji nam przekazują, których nie jestem w stanie znaleźć nigdzie indziej. Dodatkowo wspierają nas też również przez to, że zatrudnieni u nich ludzie odpowiedzialni za branżę B2B, szeroko rozumianą, współpracują również na co dzień z nami i są po prostu przydzieleni do naszego projektu, co niewątpliwie nam bardzo pomaga. Chciałem Cię zapytać, jak według Ciebie najlepiej sfinansować startup? Jakie w ogóle są drogi do tego, aby ten cel osiągnąć? W Polsce akurat jesteśmy na trochę w tym momencie przynajmniej takiej uprzywilejowanej pozycji, że kapitału na finansowanie startupów jest naprawdę bardzo dużo i one są rozdysponowane w wielu programach, w wielu funduszach. Można, mogę chyba z dużą dozą pewności powiedzieć, że 90% kapitału, który finansuje obecnie startupy, to jest kapitał państwowy, rozdysponowany w funduszach prywatnych, natomiast jest to kapitał zdecydowanie państwowy. Jest to obarczone pewnego rodzaju problemami, jak z trochę większym formalizmem w pozyskiwaniu tego kapitału. Natomiast, mimo wszystko, nadal uważam, że polski ekosystem pod tym kątem, który jest rozwijający się dopiero, jest świetny do założenia startupu. No i mamy, oprócz tych funduszy, o których wspomniałem, mamy również wiele programów państwowych, różne platformy startowe, szczególnie w takich mniej rozwiniętych regionach, jak na wschodzie. Wszystko znajduje się w internecie na stronach ncbr PFR-u, Są tam listy funduszy, listy organizacji, które pomagają zdobyć takie wsparcie albo przekierowują do podmiotów, które zajmują się rozdysponowaniem takiego wsparcia. Ale chyba takim najbardziej popularnym i najbardziej zakorzenionym w świadomości ludzi jest właśnie pozyskiwanie inwestora w postaci funduszu Venture Capital, czyli funduszu który inwestuje na bardzo wczesnym etapie rozwoju startupu i oczekuje bardzo dużych wzrostów, ale zdaje się też z tego sprawy taki fundusz, że jest to inwestycja obarczona wysokim stopniem ryzyka. Więc takie, takie fundusze podejmują decyzje inwestycyjne tak naprawdę na podstawie albo pomysłu, który zostaje im przedstawiony oraz zespołu, które ten, ten, ten pomysł przedstawia. Po prostu badanie z background tych osób, czy one wcześniej współpracowały, czy robiły już tego typu podobne projekty, jakie doświadczenie mają, które może pomóc w tym projekcie. I tego typu rzeczy są badane na pierwszym, na pierwszym etapie. Potem badana jest oczywiście konkurencyjność, potencjalna konkurencyjność tego produktu, otoczenie konkurencyjne, rynki, na których dany startup ma funkcjonować i czy nie są już zbyt zatłoczone w takie rozwiązania. I jeżeli na, na wszystkie z tych pytań, na wszystkie z tych etapów zostanie odpowiedź, będą odpowiedzi pozytywne, to znaczy tak, ten zespół jest w stanie dowieść tego typu produkt, i ma tego do tego doświadczenie, pomysł jest potencjalnie sensowny, bo nie ma dużo dużej konkurencji na rynku i faktycznie zespół przedstawia jakąś tam istotną przewagę konkurencyjną, no to wtedy najczęściej zespół podejmuje zespół funduszu podejmuje decyzję o zainwestowaniu w taki w taki startup i wydaje mi się, że w Polsce na ten moment yy, yy, mamy chyba z 80 czy 90 inwestycji w VC rocznie. Są chyba dane za, to są dane za tamten rok, może za 2020 będę, będzie ich jeszcze więcej, bo wydaje mi się, że pandemia za bardzo inwestycji w funduszy VC yy, nie spowolniła, więc yy, nawet na tle, na, tle, na tle rynków europejskich my wypadamy pod tym kontent dobrze. Yy, informacje przedstawione są dosyć klarownie, więc można się, się naprawdę wiedzieć, gdzie trzeba się zgłosić, żeby po takie pieniądze się postarać. Dodatkowo founderzy funduszy też są bardzo otwarci w tym, żeby ludzie zgłaszali się do nich z pomysłami, można ich łapać na Linkedinie, bardzo często występują na jakichś konferencjach, oczywiście teraz konferencjach online'owych i całą praktyką jest to, że po prostu ludzi pracujących w funduszu zaczepia się na takich konferencjach albo zaczepia na Linkedinie i podsyła swojego pitcha i tak chyba należy robić, i wydaje się, że to jest całkiem skuteczne. Czyli wiemy już, w jaki sposób to finansowanie potencjalnie możemy pozyskać, to może skupię się na tych inwestorach. Powiedz mi, czego oczekują inwestorzy przed zainwestowaniem w startup? To tutaj udzielę odpowiedzi eksperckiej, to zależy, dlatego że to zależy bardzo mocno od rodzaju inwestora. Mamy tę szeroką grupę inwestorów, czyli fundusze Venture Capital, ale one też dzielą się na swoje podgrupy i podgrupa od podgrupy potrafi być diametralnie różna. One się głównie różnią tym, ile pieniędzy dają. A to, ile pieniędzy fundusz VC da na dany startup, zależy od tego, na jakim etapie ten startup się znajduje. No i możemy podzielić na takie główne etapy finansowania, możemy powiedzieć, że mamy coś, co nazywa się rundą PreSID. I runda presidowa to jest taka runda, jaką my otrzymaliśmy, i to jest runda, którą daje się tak naprawdę na podstawie doświadczenia zespołu, jakiejś tam prezentacji z zrębu, designów produktu. To jest taki naprawdę bardzo mocno zalążkowy, początkowy etap, na którym fundusz może sobie jedynie określić doświadczenie zespołu i zrobić własny research konkurencji i research rynku, jak ten na rósł. I to są tak naprawdę. Jedyne kwantyfikowalne dane, które fundusz, na których fundusz operuje. Potem mamy rundy, coś nazywa się rundą sidowym, czyli już ten produkt jakiś tam istnieje, zaczyna sprzedaż. Tam dostaje się więcej pieniędzy. Runda A, runda B, runda C, runda D i tak dalej, i tak dalej. Każda z tych rund jest jakoś tam większa. I inne rzeczy będą oczekiwały fundusze presidowe, a inne fundusze na przykład na tej rundzie A. Fundusze presidowe, tak jak mówię, oczekują zespołu, który ma konkretne doświadczenie, jest w stanie, udowadnia tak naprawdę funduszowi na rozmowach, że są w stanie dowieść ten produkt, udowadniają, że mają do tego kompetencje i udowadniają, że będą w stanie zbudować jakąś przewagę konkurencyjną. A na, na co takie fundusze, na przykład na rundzie A, już będą oczekiwały. Nie tego, że zespół im coś udowodni, ale że zespół przedstawi bardzo konkretne dane ekonomiczne, w których powie: zobaczcie, rośliśmy przez ostatnie 3 lata w tempie, nie wiem, trzykrotnie rok do roku. Jeżeli dać nam, takie, dać nam finansowanie o kwocie powiedzmy, nie wiem, 10 milionów złotych, sądzę, że ten wzrost możemy powiększyć do pięciu rok do roku. No i fundusz wtedy bardzo, bardzo dokładnie prześwietla całą spółkę pod kątem prawnym i pod kątem finansowym. Oczywiście dokonuje nadal badania konkurencji, badania rynku i tak dalej, natomiast tam już się bardziej skupia na konkretnych danych, które muszą mieć poparcie w dokumentach księgowych. I tak można z grubsza określić, czego fundusze oczekują na, 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 na różnych etapach. Tak jak powiedziałem, no w naszym przypadku, jak rozmawialiśmy z Funduszem Presidowym, to przedstawiliśmy zespół, biznesplan, model biznesowy wraz z całą ekonomiką i kosztami otoczenie konkurencyjne, jakieś określenie przewagi konkurencyjnej. I na etap pozyskania takiego finansowania, my byliśmy naprawdę na bardzo wczesnym etapie developmentu mieliśmy dopiero poca, Części rozwiązania, trochę designów a i tak to tak naprawdę tyle. Cały proces zajął nam 3, 5 miesięcy. Od momentu pierwszego spotkania z tym funduszem do momentu zamknięcia umowy inwestycyjnej uwinęliśmy się w 5 miesięcy. Nie jest to najszybszy proces, jaki może być, natomiast nadal sądzę, że jest poniżej średniej, jak się to w Polsce dzieje. Ja mam takie obserwacje, że mniej więcej, powiedzmy, 7 lat temu, w 2014 roku, wtedy jakby to całe hasło, hasło startupy bardzo, wydaje mi się, że w Polsce wypłynęło, i wtedy było dość łatwo kogoś znaleźć, powiedzmy, nawet już na, na sam pomysł. Moi znajomi produkowali to, można powiedzieć, takie broszury w PDF-ie, w których tam grafik robił nowe logo. W ciągu 15 minut wymyślali koncept aplikacji której oczywiście nie było i o której tak naprawdę wszystko było wymyślane często na żywce, a rozsyłane do różnych inwestorów, czy to warszawskich, czy też firm, na przykład, na przykład lubelskich, które wtedy bardzo chciały inwestować. No i często się okazywało, że ktoś był w stanie wyłożyć nawet duże pieniądze na taki sam, można powiedzieć, pomysł, zupełny zarys. Natomiast jak ja obserwuję obecnie, jak ten rynek dojrzewa to wydaje mi się, że w tej chwili inwestorzy, przynajmniej z którymi ja gdzieś tam mam jakiś kontakt, raczej wymagają już żeby to był startup, który ma produkt, który już ma jakieś przychody, nawet delikatnie rosnące przychody, który ma merytoryczny zespół, który generalnie chce nad tym produktem pracować, no i, no i foundera, który, że tak powiem, no, nie chce się pozbyć udziałów w momencie, kiedy uzyska ogromne, tak. że tak powiem, finansowanie. Ale to, to, co powiedziałeś, to jest trochę, mam wrażenie, przegięcie w drugą stronę, bo oczywiście, że każdy fundusz chciałby zainwestować w taki produkt, czy tam w taką spółkę, która już jest prawie rentowna, Funder jest na bardzo dużym procencie na udziałach, zespół jest mm -hmm. bardzo zmotywowany i bardzo chce tam pracować, wszystkie procesy są poukładane, świetnie im idzie sprzedaż, no dobra, ale takich spółek nie ma, a jeżeli funder na takim etapie chce nadal jakąś tam małą rundę, to znaczy, że coś jest, coś jest, coś jest nie halo. Generalnie wydaje mi się, że ten rynek faktycznie się profesjonalizuje, ale też po powoli oczekiwania funduszy są, nie chcę powiedzieć tępione, ale jakby przyhamowywane, że fundusze muszą rozumieć i zaczynają to rozumieć, że dla nich to nie ma być bezpieczny zakład za każdym razem, że spółka na pewno wypali, dajemy pieniądze spółkom tylko takim, które na pewno odniosą sukces, tylko właśnie muszą też podejmować ryzyko i zaczynają zdawać sobie z tego sprawę, i sądzę, że jakby kolejne sukcesy produktów technologicznych w Polsce będą trochę pobudzały apetyt funduszy na ryzyko. Jest parę funduszy, które jakby doskonale rozumiesz, z czym się rynek VC wiąże. To znaczy, że jak budujesz portfolio swoich startupów, w które zainwestowałeś, to bardzo mocno upraszczając, ale od razu. Inwestując w 10 spółek, odliczasz sobie, że 5 z nich to jest twoja przepalona kasa. Jakby już tej kasy nie odzyskasz. Tam 3 z nich to ci zwrócą Twoją inwestycję jeden tam z ostatniej dwójki na nim zarobisz, a ostatni zwrócić całe portfolio. Mniej więcej w dużym uproszczeniu takie są benchmarki budowania portfelów w VC na świecie. Czego to dopiero do, Ta świadomość dopiero dochodzi do polskich, do polskich funduszy VC. Nie wszystkie, bo niektóre to rozumieją. Wiesz, jakbyś, jakby fundusze miały inwestować tylko w spółki, które są już prawie rentowne, albo rośnie im ten przychód bardzo dynamicznie, no to tak naprawdę odcinamy się od bardzo dużej ilości pomysłów, które founder nie może ich finansować, bo po prostu no nie ma tylu pieniędzy. Budowanie produktów cyfrowych jest drogie i nikt tego nie ukrywa. I po prostu w pewnym momencie wyinwestowaliby w te pomysły, które są rentowne albo zaraz rentowne, i po chwili nie mieliby, co zrobić z pieniędzmi. I wydaje mi się, że to też, ich, to też fundusze skłoni do jakby refleksji nad polityką inwestycyjną. Tutaj mam jeszcze jedno, wydaje mi się, ważne pytanie. Jeżeli ktoś już naprawdę chce założyć ten, ten startup. To chciałem Cię zapytać, jakie startupy według Ciebie najłatwiej zdobywają finansowanie, żeby zrobić coś, co generalnie będzie miało szansę być, być zrealizowane za czyjeś pieniądze. Wiesz, co w tym momencie najłatwiej finansowanie zbiera szeroko rozumiany software, to znaczy budowanie SaaS-ów, Szczególnie nie wiem, czy B2B, czy B2C jest łatwiejsze dla, dla inwestorów do przełknięcia. Wydaje mi się, że z dużą, dużą niepewnością, niepewności, ale wydaje mi się, że zbudowanie SASu B2B jest czymś takim, które jest taką bezpieczną przystanią dla inwestorów. Wiedzą, że to nie jest jakaś odstrzelona apka, która chce, nie wiem, być drugim Facebookiem, tylko raczej jakimś takim faktycznie przemyślanym narzędziem dla dużych firm, które można sprzedawać i czerpać z nich dużo przychodów. Wydaje mi się, że właśnie to. Z hardwarem w Polsce jest problem, nie ma, nie ma wielu funduszy, które inwestują i znają się bardzo dobrze na hardware'ze. Wiem, że też ten trend z energią odnawialną rośnie coraz, coraz bardziej w siłę. No i wszystko związane z grami. Powiedziałbym, że sasy i gaming w tym momencie to jest straszny boom na to, a szczególnie na gaming, który wyrósł z podziemi. i Wszystkie, wszystkie rzeczy, które się dzieją w okolicach gamingu, nie tylko w venture capital, ale też na zwykłym rynku regulowanym, w tym momencie jest niesamowite pieniądze tam są i ludzie chcą dawać na te pieniądze. Tak, tak, tak. Ja też bardzo silnie obserwuję, jak rośnie liczba w ogóle startupów gamingowych. Nawet ostatnio YouTuber Freeze ogłosił, że też zakłada swoją firmę, która będzie produkowała gry, więc widzę, się... że jest... Tak, polega to na tym, że wchodzą na giełdy od tyłu, czyli jakby nie wprowadzają nowej spółki, tylko kupują spółkę, która już na giełdzie jest, a w tej chwili nic nie robi no i jakby dają jej nowe, nowe, nowe życie, ale to, to mi się wydaje, że podobnie też chyba wchodził na rynek, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o giełdę CD Projekt, dość standardowa zaczyna się robić w Polsce sytuacja wchodzenia polskich firm na giełdę, no bo sam ten proces wejścia nowej spółki jest po prostu bardzo kosztowny, bardzo długotrwały i bardzo męczący. Zobacz, jak wyglądał debiut też ostatniej takiej bardzo głośnej spółki giełdowej, teraz dopiero giełdowej, People Can Fly, czyli studia deweloperskiego, które wspiera największych deweloperów gier na świecie. I na przykład oni pracowali przy naprawdę AAA-owych tytułach, i tam było tyle zapisów, że musieli zrobić 98% redukcję akcji. Na te akcje się mhm. po prostu nie dało zapisać, tak naprawdę. Taki, taki jest boom obecnie na gaming w Polsce. Okej, okay, w takim razie dziękuję Wam panowie za naszą rozmowę. Na pewno ona dotrze do ogromnej rzeszy deweloperów, którzy być może dzięki jej treści będą, będą zainteresowani założeniem startupu albo dołączeniem do jednego ze startupów. Wydaje mi się, że tutaj bardzo wiele różnego rodzaju kwestii zostało w ciekawy sposób przedstawionych i wyjaśnionych. Powiedz mi jeszcze na koniec może, Mikołaj, jak twoja praca jako dewelopera zmieniła się poprzez COVID, biorąc pod uwagę właśnie to, że też pracujesz właśnie w, w startupie, który jest na jakimś tam etapie rozwoju. Wiesz co, no, praca jako dewelopera tak naprawdę mocno mi się nie zmieniła. Jakby ja w ogóle, wiesz co, i w firmie i w domu mam ten sam setup zrobiony, więc. Dla mnie to nie ma różnicy, oprócz tego, że, że te kontakty i, 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 i tak naprawdę spinanie z tych bieżących problemów jest troszeczkę trudniejsze, ale można, można je rozwiązać. Wiesz co, podjąłem taką, na początku jak był pierwszy lockdown, miałem coś takiego, że odwzoruję wszystkie zachowania, które mieliśmy w wersji remote. Więc, odbyliśmy sobie po prostu w zespole Teamspeak'a, na którym gdzieś na, na, na kanale każdy był po prostu i, i, i sobie słuchał, co tam jest do powiedzenia. Zrobiliśmy sobie kilka na Teamspeak'u pokoi i po prostu, jak ktoś potrzebował, wiesz, się skonsultować, to od razu na Spiku mówił, wchodziliśmy sobie do różnych pokoi, nawet doszliśmy, wiesz, co do, do takiego poziomu, gdzie gdzie zrobiliśmy sobie taki pokój o nazwie Kawka. Okay. I, I po lunchu zawsze sobie, wiesz, gdzieś tam ktoś siedział, pijąc kawkę, i gadaliśmy sobie tam o jakichś tam rzeczach niezwiązanych z pracą. I wydaje mi się, że to był naprawdę strzał w dziesiątkę. W sensie to tak dobrze działało, aż byłem w szoku, że, że można wiesz, wszystko przenieść tak naprawdę na remote Oczywiście nie, nie mogę Ci tego powiedzieć, że wiesz, że to będzie działało przez rok, dwa lata, trzy lata dobrze, mhm. bo jednak ta potrzeba patrzenia się na ludzi i, i bycia obok gdzieś tam jest. Ale zadziwiająco dobrze da się przenieść wszystkie zwyczaje z, z reala w wirtualo. Bardzo się cieszę, że udało Wam się przenieść te relacje do świata online. Ogromną liczbę deweloperów i, i teamów, którym się to nie udało, i tak naprawdę no, ludzie są często osamotnieni z tego powodu, że pracują zdalnie, kiedy właśnie no, nie mają nawet tego często kontaktu głosowego, ponieważ wszystko załatwiają mailami albo kolami, y, które trwają 5 minut, i tak naprawdę to jest w momencie, kiedy ktoś ma jakiś generalnie duży problem. To prawda. A wiesz co, w kwestiach jeszcze takich samej pracy to mi się wydaje, że COVID i w ogóle praca remote pokazała nam pewne luki w planowaniu. W takim planowaniu, gdzie jeżeli coś nie było doprecyzowane, to normalnie pracując doprecyzowałbyś to w cudzysłowie na gębę, tak? Czyli po prostu poszedł i zapytał. Tutaj, tutaj tej opcji nie ma. I powiem Ci, że nawet jeżeli chodzi o mnie i o, o zespół, to my skorzystaliśmy trochę na tym, bo wyszły nam takie rzeczy, które, o których wcześniej nie myśleliśmy i zaczęliśmy po prostu doprecyzować sobie taski w Task Managerze i powstaje jej pytań i to też jest dość, dość istotna rzecz. Czyli widać, że wydarzyły się też jakieś pozytywne rzeczy w zespołach deweloperskich, i być może ta praca została nieco ułatwiona, choć na pewno się zmieniła. Chciałbym bardzo podziękować Mikołajowi i Bartkowi za wystąpienie w tym podcaście. Byli to przedstawiciele startupu Stery. Ogromne ukłony również dla firmy Daftcode za to, że była sponsorem dzisiejszego odcinka i zaprosić Was serdecznie na ich stronę internetową www.daftcode.pl. A my widzimy się w kolejnym podcaście.